Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie coś naprawdę pysznego, coś naprawdę mało spotykanego, a produkty będą praktycznie takie, jakie posiadamy w naszych gospodarstwach domowych. Niektórzy mają to w piwnicy, niektórzy mają to w lodówce, a ja mam dzisiaj to na stole. Są to pieczarki, cebula, kiełbasa, ogórki kiszone i trochę przypraw. A co to będzie? Nazywam to bigosem z pieczarek. A więc zaczynamy. Najpierw musimy obsmażyć kiełbasę. Mam tutaj pół kilograma jakiejś cienkiej, dobrej kiełbasy, taką jaką lubimy. Kroję ją w plasterki. Patelnia już mi się rozgrzewa. Nie pytajcie, jaka to jest kiełbasa, bo i tak zaraz powiecie, że jest niedobra. Następnie na patelnię wlewam trochę oleju. Ma skwierczeć. Podsmażamy oczywiście do rumianego, pięknego koloru. W tym czasie pokroję sobie trochę pieczarek. To na kiełbasę, tutaj mam pieczarki. Zwracajmy uwagę, jakie pieczarki kupujemy. Najlepiej, jak spotkamy takie naprawdę bielutkie i możemy, tak wiecie, delikatnie nacisnąć, żeby były jędrne. I nie kroimy zbyt cienko. Ja mam tu trochę białych i trochę brązowych, bo w sklepie nie było więcej. Kiełbasa już się pięknie rumieni, ale jeszcze to nie jest czas, żeby ją zdjąć z patelni. Musimy ją dobrze zrumienić. Kiełbasa podsmażona, więc ją teraz zdejmuję do miski. I na rozgrzaną patelnię wrzucam pieczarki. Nie wszystkie naraz, bo musimy je również zrumienić. Dodam trochę masła. Drugą część pieczarek przesunę na bok i będę kroił teraz cebulę w pióra. Następnie dorzucamy drugą część pieczarek. I cały czas na dużym ogniu podsmażamy. Do zrumienionych grzybów dokładam teraz cebulę. Cebula niech nam się szkli. A ja w tym czasie pokroję ogórasy. Są po prostu przepyszne. Jak już cebula lekko zmiękła, musimy dodać koncentrat pomidorowy. Dodamy jego 3 łyżki, takie stołowe, takie do zupy. To razem z koncentratem musimy
podsmażyć. Często podsmażam koncentrat, dlatego że on po podsmażeniu jest o wiele smaczniejszy. Następnie dodam trochę tymianku, majeranku. To są moje ulubione zioła. A Państwo jak uważacie? Sól i pieprz damy pod koniec. Teraz wrzucam ogórki. Dlaczego mówię, że sól i pieprz na końcu? Sól, dlatego że ogórki kiszone są dość słone, a pieprz, wiadomo, dla aromatu. Dodam jeszcze trochę masła. Następnie wrzucam kiełbasę. Przykryję. Będę dusił to jakieś 5-6 minut. Zaczyna to wyglądać bardzo apetycznie, więc teraz przyprawimy. Tutaj mam pieprz. Oczywiście świeżo roztarty w moździerzu. To musi mieć charakter, prawda? Dodam szczyptę soli. Naprawdę niewiele. I teraz dodaję trochę bulionu. Nie za dużo. Tak, żeby wytworzył nam się taki fajny sos. Jeżeli za mało, to dodajemy więcej. Po przyprawieniu przykrywam ponownie. Zostawiam na kolejne 5 minut i mój obiad jest gotowy. Tą potrawę podajemy z kaszą jęczmienną czy z kaszą gryczaną, jak również idealnie komponuje się z gniecionymi ziemniakami. A więc spróbujmy, bo pachnie obłędnie. Ja oczywiście to danie spróbuję bez ziemniaków i bez kaszy, ale wy sobie ugotujcie i zobaczycie, jak to fajnie smakuje. Zresztą samo takie z chlebem również pyszne. Wow. Ten przepis wynalazłem w bardzo, ale naprawdę bardzo starej książce kucharskiej. Byłem średnio przekonany co do tego przepisu na początku, ale teraz widzę, że to jest po prostu rewelacja. Jak to się wszystko tutaj komponuje, uzupełnia smakami, to sobie nawet nie wyobrażacie. Ja już dzisiaj z Wami się żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuję Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I pamiętajmy, że kuchnia to nie tylko pięknie wybajerowane, wypicowane i pięknie ułożone potrawy na talerzu. Kuchnia to także takie proste, domowe jadło. Szczególnie z tych starych, bardzo starych książek kucharskich. Jak to? Uwierzcie mi, to smakuje rewelacyjnie.